Chciałem życzyć wszystkim studentom Politechniki Wrocławskiej, no przede wszystkim spokojnych, wesołych świąt. Spełnienia marzeń, bo wydaje mi się, że co kiedyś mój pierwszy szef na uczelni mówił, że najważniejsze, żebyśmy mieli marzenia i je spełniali, a najlepiej na Politechnice. Zdrowia jednak przede wszystkim, zwłaszcza, że sam oczekuję tego, żeby mnie tego życzono. Kolegom, koleżankom z pracy no życzę sukcesów, żeby każdy rok zamykali tak jak ten rok, nie gorszy niż poprzedni. Szczęścia, bo szczęście jest bardzo w życiu potrzebne i radości. To są dwie rzeczy, które oprócz zdrowia zawsze nam muszą dopisywać, żeby było wszystko zapięte na ostatni guzik. W wytrwałości każdemu z nas też nie zaszkodzi życzyć. W realizacji, w uzyskaniu tego wszystkiego, co się będzie działo. Żeby spędzili te święta z osobami, które kochają, uwielbiają. To, że jesteśmy wspólnie, że wspólnie obdarujemy się miłością, tak, ciepłem rodzinnym, chyba to jest najważniejsze w życiu. Troszeczkę odpoczynku na święta. Sprężyć się, siły zdobyć, tak żeby z pełnym zapałem ruszyć po nowym roku. Chęci do tej pracy, kreatywności, miłej atmosfery, kreowania zespołów i działania niestandardowego. I żeby zawsze z dużą pokorą, ale wielkim optymizmem patrzyli w przyszłość. To na nowy rok wszystkim Państwu i moim współpracownikom i wszystkim tej społeczności akademickiej.